Cześć, z tej strony BN23 i witam w drugim odcinku z gry Kingdom Rush Frontiers. Nagrywam ten odcinek od razu po nagraniu pierwszego odcinka i to, od czego zaczniemy, to poprawienie tej planszy, na której sfailowałem. Jak widzicie, tutaj inaczej rozstawiłem wieżyczki. Myślę, że na odcinku ja po prostu za szybko chciałem tą planszę zrobić. Żeby to za długo nie trwało, a to nie zawsze takie przyspieszanie tych fal i tak dalej to jest dobre rozwiązanie. Mam nadzieję, że... No tutaj na razie te rozstawienie wieżyczek się spisuje ładnie i mam nadzieję, że ono się sprawdzi do końca. Na razie te wieżyczki ładnie kasują i to jest przedostatnia fala. Także liczę, że pójdzie to ładnie. A dam sobie jeszcze jednego. No i dobra, możemy przyspieszyć, ponieważ skasowaliśmy. No i ostatnia fala. Także mam nadzieję, że poprawię to na te 3 gwiazdki. Nie, no powinno się udać, na to liczę. Na dole tutaj są takie jednostki, co łucznicy sobie lepiej radzą, dlatego tam są łucznicy. Na górze mamy magów, bo są jednostki w zbrojach, które... na których właśnie ci magowie są dobrzy. I jakoś to tutaj funkcjonuje. No nie zachwalając, powinno... Idzie bardzo dobrze, więc liczę, że... no, że to da radę. Po prostu. Dajmy tu jeszcze maga. Niech strzela do tych na górze. Dobra, tutaj bohater kasuje. Tamtych nieśmiertelnych trzeba skasować. Ładnie. Nie, no ładnie kasują teraz, nie ma co. No i elegancko teraz. I 3 gwiazdki, super. I możemy dalej ruszyć z fabułą, z czystym sumieniem. Dobra. Okej, i tu mamy taką planszę. Jak to będzie się prezentowało? No i mamy już nowe ulepszenie, wiecie, jak 4. Gildia Asasinów. Czyli ulepszenie baraków, tak jak mieliśmy w poprzedniej części Kingdom, ten Holy Order, ten zakon paladynów, tak tutaj mamy asasinów. No i Crossbow Fort, czyli tak jak w poprzedniej części mieliśmy wspomnianych w poprzednim odcinku muszkieterów czy elfów łuczników, tak tutaj mamy kuszników. Także ciekawa jednostka, ciekawe w ogóle... nowości. I tutaj mamy jakieś baraki, gdzie możemy szkolić jakichś takich wojowników i... co to, dżin jest? To drugie, nie wiem. Będą szli, kto tu będzie szedł? Desert, tak? A tutaj Sondheim, czyli tutaj muszą być łucznicy. A tu mogą być magowie. A spróbujmy jeszcze zablokować przejście tymi. Chociaż czekajcie, dajmy ich tu, a tych, no może nie do końca tak to postawiłem jak powinno, ale wiecie co, spróbujemy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Najwyżej będziemy coś kombinować, no to są jeszcze pierwsze takie plansze, nie? Co tu mamy na tej planszy ciekawego? Wielbłąda mamy, o. Tak jak mieliśmy owce w poprzednim Kingdomie. A jakieś easter eggi mamy, coś w tym stylu? O, tu mam jakieś takie znajdźki ciekawe. Nie wiem, nie widzę nic na tej planszy więcej. Może nie na każdej są. Dobra, tu ich trochę idzie. A zaraz zobaczę, co to za jednostka jest. Może nam pomoże. Tak, miałem rację, to jest Jean.
Ej, ładnie ich kasuje te. Ładnie na strzała kasuje te takie podstawowe jednostki wroga. No to już jest zawsze jakieś wsparcie. To już zawsze jest coś. To ja cię dam tutaj. I zaklęcia rzuca fajnie, fajnie. Oj kurde, tam ci przeszli za łatwo. Ale ten dżin ich tam kasuje, także spoko. I bohater dodatkowo jeszcze jest mocnym wsparciem w tamtym miejscu. Dobra. No jest, na razie jest gitara. Chociaż no ci magowie, tam magów trzeba będzie ulepszyć, bo za słabo biją. No, łucznicy tutaj ci radzą sobie raczej dobrze. Ten dżin ładnie kasuje tam ich. Dobra. Tu ulepszmy jednego. No to łucznice myślę, że już sobie poradzą tutaj. Natomiast zaraz się, teraz już naprawdę się trzeba skupić. O, w harfę go zamienił. Ciekawe, zaklęcie rzuca. Dobra, możemy przywołać, zawsze dostaniemy. I mamy nowy rodzaj Dune Terror, czyli takich mamy... Dune to, może do Dune nawiązanie, tu mamy tych, takie jakieś robale z ziemi, to tak jak były czerwie w Dune właśnie. To może to o to chodzi. O, ta gra ma mnóstwo nawiązań, co jest fajne w tej grze. Aha, tylko oni się dopiero będą pokazywać pewnie jak dotrą do jakichś jednostek. Ojej, to trzeba będzie wsparcie zaraz. No ten dżin sobie... Ładniej z nimi radzi. Bohater pewnie też będzie ich klepał. A, czy jest runda tylko z nimi? A no to spoko, to nabijemy hajsu, który się przyda na kolejną rundę. Na spokojnie sobie pokończymy ich, żeby żaden nie przeszedł. Dobra, tu już sobie poradzą, to mogę przyspieszyć. Tu ulepszę tego maga. Dobra. Teraz tutaj idą tamci. To dajmy do pomocy bohatera w to miejsce. Tutaj teraz... Co to się tam zadziało? Nie wiem. Ło, panie! Ale... Za mało odsunąłem mojego bohatera. Ale kurde, nie spodziewałem się czegoś takiego. No naprawdę, powiem, ciekawe. Kurde. Tak jak w Dune właśnie wyskoczył. O, zaraz będziemy mieli nowy rodzaj przeciwników. Pewnie jakichś przeciwników latających widzę. Nawet sobie zregeneruj zdrowie. Okej. Okay. Tu jeszcze widzę dam maga, bo idą przeciwnicy, którzy są... No i mamy nowy rodzaj przeciwników. Wielka osa. No to taka jednostka, tak jak łatwa raczej. W sensie, no jednostki latające w Kingdomach to są takie typowe rundy, żeby nabić kasę. Także tak samo jak gargulce nie były wymagające w poprzedniej części, to myślę, że w tej tak samo te osy. Ale gdzie ty idziesz, mój drogi towarzyszu? Dobra. No i te osy sobie słabo radzą. Szczególnie łucznicy są na nich nie mocni. Ale bo ten magowie też sobie fajnie radzą. No to taka jednostka, żeby kasę nabić. Bardzo fajnie. Sympatycznie. Takie rundy to. O i kolejny rodzaj. Pustynny łucznik. A, to widzę, to chyba jest jednostka na takiej samej zasadzie, jak był ten Dark Ranger czy coś takiego w tym poprzednim Kingdomie. No to dobra. To na nich trzeba uważać, bo oni z dystansu będą tutaj. To tych musimy przesunąć. Oni tu będą próbowali. O nie! Ja tutaj się skupiłem na przesunięciu bohatera, a tam. Kurde, nam się. Ten czerw.
pojawił. Trzeba naprawdę uważać. Dobra. Jakoś sobie radzą. O nie, 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 nie zdążyłem wycofać, kurczę. Jaki błąd. Tu dam jeszcze tego Jeana, bo on naprawdę fajnie się klepał, ten Jean. On sobie naprawdę fajnie tutaj radził. Dobra, możemy kolejną rundę przywołać. Jest to runda 8. Dobra. No patrzcie, te psy tam od tych magów padają ładnie. Dobra, trzeba się albo wycofać, albo zbliżyć. Może zbliżyć do nich. O, tam te psy ładnie padły. Też kurde, sporo tych łuczników. Dobra. Ale są kasowani. No, dobrze idzie, bo tutaj mam już doświadczenie z tego poprzedniego Kingdoma. O, czekaj, uciekaj, uciekaj, Jeanie. I wy te... Kurde, dobra. Tych nie zdążyłem przesunąć. Ale przynajmniej Jeana się udało. Ej, magu! Strzelaj do tamte... Kurde. Mag nie strzelał. Dobra. Trudno. 19 to jeszcze 3 gwiazdki. Nie zdążył tam mag strzelić. Dobra, ulepszamy te baraki. Żeby te wojska były mocniejsze. Za wolno się przesunąłem na górę, bo to już było spokojnie do wybronienia. Ale najważniejsze, żeby były 3 gwiazdki, także nie możemy pozwolić na przejście większej ilości przeciwników już potem. Dlatego maga tam ulepszę. Dobra, kolejna runda, runda numer 9. No tutaj już będziemy mniej misji. W pierwszym odcinku rekordowo tam 3 plansze przeszliśmy, były bardzo krótkie. Myślę, że w tym przejdziemy 2, a w kolejnym to już pewnie 1. Chociaż w tym to już 2 to będzie długo. Dobra, Jeanie, możesz się przemieścić tutaj. Dobra, osy idą, także na osach i na tych czerwiach tutaj naprawdę sporo kasy natrzepiemy. Także spokojnie sobie pozarabiajmy na tych, na tej rundzie hajsy. Kurde. Nie, znowu nie zwróciłem uwagi. Ale ciekawy motyw z tym takim wielkim czerwiem, co zjada z tym robalem. Odleciał. Nie odleciał. Możemy go tylko tak denerwować. No dobra, zobaczmy co z tego co teraz będzie szło. Tak, tu trzeba przesunąć tych, żeby ich ci rangersi nie strzelali. A żeby umocnić tutaj. I tu damy bohatera. Chociaż to, o, crossbowmenów mogłem postawić w sumie. To zaraz to uczynimy. Dobra, tych łuczników w miarę sprawnie, mniej więcej tak jak chciałem, wybili. Dobra, teraz stawiajmy na kuszników. Kusznicy, widzę, mają spory zasięg. Nawet spoko im idzie to strzelanie. Dobra, tam trzeba było przyspieszyć pacyfikację wrogów na górze. Dobra, jakoś to idzie, jakoś to wygląda. Ja ciebie, kolego, wycofam, żebyś zregenerował HP. Tyle. Ale widzę, ty nie chcesz się wycofywać. Ale dobra, to już po rundzie. Szybko. Ale swoich też skasował. Moi akurat wychodzili z baraków, więc tylko jednego tam skasował, także spoko. Oj, kolejny przeciwnik, taki klimatyczny dość, moim zdaniem. Skorpion na pustyni. Czyli w poprzedniej części, jak mieliśmy pająki w lesie, tak tu mamy skorpiony na pustyni. Także myślę, klimatycznie, fajny przeciwnik.
Jeszcze 3 nam zostały fale. I jak te skorpiony są? One są chyba na magię dość odporne, widzę. Ale to nic, ponieważ my tu mamy crossbowmenów. I ci crossbowmeni im zadają obrażenia ładne. Tu idą te czerwie. Z tej strony widzę teraz idą. To w porządku. Chodź tutaj walczyć. Dobra. No i tamtych już skroją. Elegancko. Dobra, tu jeszcze sobie ulepszę tę wieżyczkę. Ajajaj. Dobra, ale tu ich jakoś kasują nawet. Ej, tam się nie rozpędzajcie. Dobra, w sumie tam chyba nic nie straciłem nawet. Bo moje jednostki stały trochę dalej. Chyba, że te przywołane, ale te przywołane to nie szkoda, bo one i tak znikają po czasie. Okej. 12 fala, znaczy 12 rund. No tak, fala, dobrze mówię. Chociaż niech oni tam nie stoją aż tak blisko skumulowani, żeby ich tamten nie skasował na raz. Jakby się pojawił, a ja bym nie zauważył. Tu dam tych crossbowmenów. No i na razie nie chwaląc dnia przed zachodem słońca idzie spoko. Oby tak było już do końca. Zaraz bym tego maga jeszcze tu ulepszył. Się znowu skumulowało przeciwników, dobra. Skasowani. Dobra, tu ulepszamy maga. I po skorpionie. No, skorpiony ciekawe zwierzęta w sumie. Gigantyczne skorpiony to właśnie akurat klimatyczny przeciwnik do światów fantazy. Dobra, z tymi robalami sobie radzą dobrze łucznicy i kusznicy. O to chodzi. Kurczę, nie wiem, czy zdążymy zagrać kolejną mapę, żeby ten przeciwnik nie był, czy ten odcinek nie był za długi. Nie, myślę, że nie zdążymy, będzie za długi. To tylko w pierwszy nam się udało przejść 3 mapy, aż bo były króciutkie. A tutaj mamy szybką rundę bozosami, ale mimo wszystko nie zdążymy. Bo za długie to by było. No, tutaj te osy, zarówno te osy, jak i te psy zostaną skasowane ładnie i szybciutko. Zobaczymy, co będzie w ostatniej rundzie. Jestem ciekaw. Na czwarty poziom to... Czy na czwartym poziomie w poprzednim Kingdomie to już to nie był czwarty poziom, jak był ten boss Juggernaut? Czy to jeszcze nie było wtedy? Nie wiem. A dajmy tu tych asasinów. To zawsze to jakaś lepsza jednostka. Co tu będzie szło? Immortal, Desert Archer, Dune Rider. A, to nie. To nie będzie jeszcze nic tutaj. Nie wiadomo co. A, nie trafił nic. Znaczy chyba jednego tego gościa, ale... Dobrze, że ten bohater stał tak przy samej wieżyczce. To go nie zjadło. Także tam łatwo. Dobra, tych trzeba kasować.
O, jak się te czerwia by zebrały, to... Tam moglibyśmy dokonać kasacji za pomocą... tego dobra. I tych łuczników trzeba było wyeliminować też. Tu dajmy jeszcze asasinów. Bo ci asasinowie, jak stoją, zobaczcie, w miejscu, nie biorą udział w walce, to są wtedy niewidzialni i wrogowie traktują tak, jakby nikogo tam nie było. Czyli to jest dobre na tych rangersów, znaczy na tych archersów, że jak oni podejdą, no to dopiero są atakowani wtedy. No to fajna sprawa. Jak najbardziej. Fajne, fajne. Naprawdę. No i teraz też bohater łatwo padł, ale dobra już. Powinno to jako tako pójść. Jakoś sobie radzą. Bohater się zaraz pojawi, także... spokojnie. Czyli myślę, że na kolejnym poziomie może zobaczymy, jak wygląda tutaj mag na czwartym poziomie, bądź bombarda. Ta artyleria w sensie. Oj, będzie mocne zakończenie, bo się pojawi. Nawet, ale on skasował, ten czerw skasował też swoich. Także, no to tak fajnie, ciekawe zakończenie mapy. No i co, dobra, mamy zwycięstwo, mamy 3 gwiazdki. Także kolejny poziom będzie dopiero w kolejnym odcinku. Tu będziemy się coś działo na morzu, albo przy wyspie. Co tu mamy? Lumbermill, Redux, Basic, Archesk. O, to się przyda, bo stawiam dużo tych łuczników. Magic Resistance, o to też. Omija Magic Resistance. Jakoś tak z artylerii w ogóle nie korzystam, no bo jakoś tak... Mamy tą bohaterkę. Miresz. To on jest chyba jakimś takim łowcą właśnie, mi się wydaje, ale nie wiem, czy ona walczy na dystans, czy nie. No bo ten to walczy tak... Co? Możemy potem ją przetestować w kolejnym odcinku, no ale to w kolejnym, także w tym to było na tyle. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!